Odczuwam wielkie błogosławieństwo miłości tutaj, w tym miejscu. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj być i znów nie mówię tego, żeby się przymilać, tylko kiedy tu przyjechałem, Pan Bóg mi natychmiast przypomniał, skąd ja jestem. To znaczy, że przez wiele, wiele lat przed zakonem chodziłem do parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. To była moja parafia i tam przyjąłem bierzmowanie. I wszystko mi się nagle składa. Choćby w tym tygodniu nagrałem filmik o bierzmowaniu. Po co ci bierzmowanie? I naturalnie przypomniałem sobie tamten moment z mojego życia. I nie mogę sobie nie przypomnieć tym samym parafii Matki Bożej Saletyńskiej. I gdy tutaj dzisiaj staję, to natychmiast jestem u siebie. Więc ten zaszczyt nie wynika z zewnątrz, że zostałem zaproszony na pokoje, tylko z tego, że jestem w domu. Bo to jest część mojej tożsamości. La Salette, część mojej tożsamości, której sobie też nie uświadamiałem wiele, wiele lat. Takim momentem, kiedy to zaczęło wracać do mnie, było spotkanie z jedną małą siostrą Baranka. Są takie siostry, które łączą dwa charyzmaty, dominikański i franciszkański, takie nowe zgromadzenie. I gdy spytałem, jak siostra trafiła do zgromadzenia, ona powiedziała, przez Saletynów, a tak naprawdę byłam wtedy bardzo zbuntowana i przyszłam w Rzeszowie jeden raz do Saletynów. Saletyni mają piękny kościół w Rzeszowie. Nie? I właśnie to, co było tu powiedziane przez księdza proboszcza na koniec, spadła gorzka łza. I ta dziewczyna, wtedy jeszcze nie siostra, tak się przejęła tą łzą, tak jej nie dawała spokoju ta łza, że Maryja płacze nad jej życiem, że nie mogła pozostać wobec tego obojętna. I nie o to nawet chodzi, że tam jakoś się bardzo biczowała na ten temat, czy tam właśnie przejmowała, tylko dotknęła ta łza jej serca. I może to być też łza miłości, zachwytu, nie tylko właśnie gorzka, ale też pełna słodyczy. Ale ta płacząca Maryja z La Salette, ona trafia prosto do serca. Mówię o tym też dlatego, że mam przekonanie, że jeżeli tutaj dzisiaj jesteśmy w miejscu szczególnie błogosławionym, bo to jest, jeżeli jest odpust, to jest miejsce i czas szczególnie błogosławione, że to błogosławieństwo przejawia się też w tym, że Pan Bóg chce być dzisiaj bardzo blisko każdego i każdej z nas, którzy tu dziś jesteśmy. Że nie zamierza być daleko. Zamierza być blisko. I też takie jest moje zadanie jako kaznodziei, żeby to wam jakoś próbować odsłonić. Bo to jest prawda, że Pan naprawdę jest z nami, że jest bliskim Emmanuelem. Tym samym też Maryja jest z nami, jest naszym Emmanuelem też dziś. Gdy myślałem, jakie słowo czytać, jeżeli mówimy, że Maryja rozważała wszystkie sprawy, wszystkie słowa w swoim sercu, to jakie chciałaby dzisiaj z nami tutaj, w tej wspólnocie, którą tworzymy, czy tu na miejscu, czy przez internet,
jakie słowo chciałaby dzisiaj z nami rozważyć, ale tak jak to ona ma w zwyczaju, nie głową, tylko jak jest napisane w Ewangelii, rozważała w swoim sercu. Czyli rozważała w przestrzeni miłości. Co nie znaczy, że głowa nie jest w przestrzeni miłości, ale że sama głowa nie wystarczy. Że potrzeba pochylić się w miłości, w tej przestrzeni miłości nad tym słowem, które otrzymujemy. Co to jest za słowo? Moje przekonanie jest takie, że Maryja chce nam dać słowo, które wydarza się tuż przed przemienieniem pańskim. Kiedy Jezus idzie razem z uczniami do Cezarei Filipowej i tam pyta, za kogo ludzie go uważają, a potem pyta, a wy za kogo mnie uważacie? Powstańmy na chwilę, żeby posłuchać Ewangelii. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów, co mówią ludzie, kim według nich jest Syn Człowieczy. A oni odpowiedzieli, mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, a jeszcze inni, że Jeremiaszem lub którymś z proroków. Zapytał ich, a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus mu odpowiedział, szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś skałą, na tej skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Chrystusem. Możemy usiąść. To jest fragment z 16 rozdziału Ewangelii Mateusza, ale warto też sięgnąć do podobnego tekstu u Marka w 8 rozdziale czy u Łukasza w 9. Tak naprawdę jest to pytanie o Chrystusa, ale w naszym kontekście dzisiejszym to jest też pytanie o Maryję. I ono jest zasadne. Za kogo ludzie uważają Maryję? Co ludzie mówią o niej? A wy? A ty za kogo uważasz Maryję? To jest bardzo ważne pytanie. Ja uważam, rzeczywiście takie mam też doświadczenie, że duchowość maryjna to jest najtrudniejsza duchowość, jaka w ogóle jest na świecie. Uchwycić, o co chodzi w duchowości maryjnej, to jest po prostu jakaś głębia niezmierzona. Bo w niej się łączy wszystko to, co najmocniejsze i wszystko to, co najsubtelniejsze w duchowości. Czasami my się mylimy, że albo bierzemy bardziej jedną stronę i robimy wielkie halo z jej obecności, albo właśnie w drugą, że tak wszystko jest takie zakryte i schowane. Umiemy uchwycić jedną, umiemy uchwycić jakoś trochę drugie, ale tak naprawdę jak to połączyć ze sobą? A Maryja chce dać nam możliwość poznania jej całej, takiej, jaka ona jest w całości.
Jak kiedyś, bo moim mistrzem duchowym jest ojciec Joachim Badeni świętej pamięci, miał wielkie nabożeństwo do Maryi, więc do niego się udałem, żeby spytać, jak sobie z tym poradzić. I on mówi, kto to jest Maryja? Mocna, subtelna obecność. Że jednocześnie jest moc, że całe piekło drży na imię Maryi. Nawet szeptem wypowiedziane. A jednocześnie subtelność duchowa, nienarzucająca się delikatność, bardzo przekonująca. Właśnie taka przekonująca, że jedna łza jest w stanie cię przemienić, nawrócić. Co tam jednego człowieka? Całe rzesze ludzi, czego jesteśmy świadkami. Nie powstałby ten Kościół, nie byłoby księży Saletynów, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ta jedna łza Maryi. To jest ogromna moc i ogromna subtelność, która nie musi nikogo do niczego zmuszać, ale jednocześnie pragnie być bardzo blisko nas i udzielać nam, jako swoim dzieciom, całej tej mocy i potęgi i jednocześnie całej tej subtelności uczyć. To jest pytanie tym ważniejsze. A za kogo ty ją uważasz? Dziś. Bo to pytanie u Jezusa jest aktualne. On zabrał tych swoich uczniów do Cezarei Filipowej, czyli na taką ziemię, gdzie było mnóstwo różnych świątyń i różnych bogów. Była cała paleta różnych możliwości, w kogo wierzysz, kim jesteś, do kogo masz bliżej. Właśnie tutaj takiego Boga, do takiej wersji, do takiej wersji. Nie? My też jakbyśmy się zapytali siebie, to myśli tak, do czego ci bliżej w Kościele jest dzisiaj? Do czego ci dzisiaj jest bliżej w modlitwie? Do uwielbienia, do adoracji krzyża, do adoracji w ciszy Najświętszego Sakramentu, do Eucharystii, do modlitwy medytacyjnej. Do czego? Do brewiarza, do czytania Pisma Świętego. W nas to wszystko jest trochę pokawałkowane. I mogę powiedzieć, na ten moment najbliżej do tego. Na ten moment najbardziej odnajduję się w tej formie. Ale Bóg ma to w sobie, że pragnie dać nam pełnię i nauczyć nas wszystkiego. Jeżeli umiesz odnaleźć się w takiej perspektywie Maryi mocnej, to pozwól jej teraz nauczyć się jej subtelnej. Jeżeli odnajdujesz się w subtelnej, pozwól jej nauczyć cię jej mocnej. I to jest coś, co jest niezwykle ważne, w moim przekonaniu absolutnie kluczowe. Mnie tego uczą najmłodsi. Idę za tym dlatego, że w La Salette też uczą nas tego najmłodsi. Maryja nie przypadkiem wymiera dzieci, nie tylko w La Salette, żeby sięgnąć tego, co jest najgłębiej. Co znaczy najgłębiej? Żeby sięgnąć tego, co jest najprostsze. Czyli żeby uchwycić to, co jest najistotniejsze, co nawet dzieci potrafią zrozumieć. Bo my czasami, ja bym powiedział zawsze, jeżeli mamy do czegoś tendencję, to do komplikowania. A Bóg, jeżeli ma do czegoś tendencję, to do upraszczania. I jak możemy uprościć? Jezus pokazuje, stań się jak dziecko. Co znaczy dziecko? Jak ja sobie zadaję to pytanie jako dominikanin, to odpowiedź dla mnie jest nowicjusze. Tak się ucieszyłem, że dzisiaj ksiądz, prawda, który się opiekuje nowicjatem tutaj jest i głosi. Ja bardzo lubię, mam nawet taką korbę trochę na ten temat, jak tylko mam jakiegoś nowicjusza przed sobą, to go nie puszczam tak, o, żeby sobie poszedł. Bo on jest najmądrzejszy. U nas nowicjusze są najmądrzejsi u dominikanów. Więc jego zawsze warto spytać. I zaraz wam powiem, jak dzisiaj się nie zawiodłem. Pamiętam takie momenty, kiedy przychodzę
prawda, taki zakręcony, prawda, do nowicjatu, bo kiedyś byłem też takim przełożonym w nowicjacie i bracia tak widzą to, bracia nowicjusze i ojcze, co jest? Mówię, ja jestem taki, nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół, wiecie, tak, po prostu jestem taki. I on staje naprzeciwko mnie, ten młody człowiek, i mówi, ojcze, nie martw się, zawsze można bardziej kochać. Zupełnie mnie rozmontował w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie? Pokazał mi, o co chodzi, że ja jestem zamieszany, zagmatwany, pokomplikowany. A on mówi, ojcze, chodzi o miłość tylko, ale zawsze też można bardziej kochać. Zawsze chodzi o większą miłość w życiu. Tego szukaj. Nie? Pamiętam też, kiedyś miałem nabożeństwo majowe, i miałem powiedzieć kazanie do tego wezwania Bramo Niebieska. No i w zakrystii dwóch nowicjuszy ze świeczkami, więc mówię, bracie, co byś powiedział na temat Bramo Niebieska? A nowicjusz nawet się nie zastanawia, tylko mówi, brama nie jest od patrzenia, tylko od wchodzenia. Zupełnie zmieniłem całe kazanie. Nie? Że on ma intuicję. Ja mogę patrzeć na Maryję jak wół na malowane wrota, a ona nie jest od tego, żeby tylko na nią patrzeć. Ona jest bramą do nieba. Ona cię wprowadza do Królestwa Bożego. Nie? Jednocześnie, to później zrozumiałem, że to ona też wprowadza Królestwo Boże do twojego życia. Że jest jak drabina Jakubowa, po którym wstępują i wstępują aniołowie. To jest jej rola. Bo my czasami kończymy w pół kroku, że się nawet zachwycamy, ale po co? Pan Bóg jest pragmatykiem. Myśli bardzo konkretnie o nas, czego my potrzebujemy. Nie jest od tego, żeby się tylko nim zachwycać, tylko jest od tego, żeby nas zbawić. Również przez zachwyt, ale nie tylko. Dlatego to pytanie, za kogo mnie masz? I wtedy, kiedy Piotr odkrywa, jesteś Zbawicielem, jesteś Chrystusem, jesteś Mesjaszem, to on mówi, nie poznałeś tego po ludzku, tylko Ojciec ci objawił to. Jeżeli jesteśmy przy tym, właśnie, a Maryja kim dla ciebie jest? Nie chciej tego poznać po ludzku. Pozwól Ojcu objawić ci, kim jest Maryja w twoim życiu. I tu jest właśnie to. Jeżeli On jest Zbawicielem, a ona jest Matką Zbawiciela, to tak jak mi dzisiaj właśnie powiedział nowicjusz, którego zaczepiłem przed przyjazdem tu, on mówi, ja też go tak właśnie w kuchni zaczepiłem gdzieś tam, co byś powiedział bracie na konferencji do młodzieży u Saletynów? A on mówi, Maryja ma bardzo podobne serce do Pana Jezusa. Jego serce jest z jej serca, a jej serce jest z jego serca. On nawet nie myślał. I jeżeli w sercu Jezusa jest zbawienie, pragnienie, to co słyszymy z krzyża, pragnę zbawienia, to w sercu Maryi jest dokładnie to samo pragnienie. Maryja ma dokładnie to samo pragnienie w sercu. Czyli chce ci dać zbawienie. Jeżeli chce, to znaczy może. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli Pan Bóg pozwolił Maryi być pod krzyżem, to widzimy też, że pozwolił jej być wszędzie. Maryja jest w każdym miejscu i momencie, w którym jest Jezus.
Czyli przy każdym Jego słowie, przy każdym Jego czynie, cudzie jest Maryja. To jest miejsce zbawienia. Jak ona może być przy każdym Jego słowie, cudzie, czynie? I do nas mówi, to jest Twoja matka, Jezus. To jest Twój syn, Twoje dziecko, Twoja córka. To znaczy, że Ty, ja, że my też możemy być przy każdym słowie, czynie i cudzie Jezusa. Że my, każdy z nas, bez wyjątku tu, możemy być w tym miejscu, gdzie dokonuje się zbawienie. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy w homilii przywołanego świętego Augustyna, my go nazywamy dziadkiem Dominikanie, bo żyjemy według jego reguły. To od razu, jak słyszę święty Augustyn, to od razu jest rodzinnie w sercu. Jak on mówi o tym spojrzeniu Łotra, to dlaczego on może mówić o tym spojrzeniu Łotra, święty Augustyn? Bo mocą łaski Bożej on był w tym miejscu. My, każdy z nas, każda z nas, mocą łaski Bożej przez modlitwę możemy być w tych miejscach, w których dokonywało się zbawienie. Możemy być przy żłóbku, możemy być wtedy, kiedy się zgubił w świątyni, możemy być pod krzyżem, możemy być przy zmartwychwstaniu, możemy być, gdy jest zsyłany Duch Święty. We wszystkich tych momentach możemy być, bo jesteśmy tam zaproszeni i mile widziani. I to jest miejsce naszego zbawienia, ale też to jest miejsce, w którym my czerpiemy łaskę zbawienia dla innych. To, co... Bo jeszcze jedną rzecz mi powiedział ten nowicjusz. W ogóle to było śmieszne. Mogę wam powiedzieć to? Ja przychodzę zjeść pieroga, za przeproszeniem, bo akurat były pierogi u Dominikanów dziś. I spotykam go z tym pierogiem. I mówię mu, co byś powiedział, bracie. I on w tym momencie sięga do kieszeni i wyjmuje traktat Ludwika Marii Grignion de Montfort. Myślę sobie, będzie grubo. I on mówi tak. Mam Ludwika za patrona. Dostałem go miesiąc temu. Na życie zakonne. I tak mi było, tak mi zależało, on mówi, żeby mieć takiego dobrego patrona, bo to przecież na całe życie jest. I mówię, co mam zrobić? I jak się pomodliłem, on mówi, pomodliłem się do Maryi. Maryjo, weź mnie za rękę i mnie poprowadź do tego, którego mi wybrałaś. I mówi, dostałem Ludwika. To jest intuicja dziecka. To jest intuicja nowicjusza. I dzielę się tym, bo zazdrość we mnie rodzi. Że też bym tak chciał. Ale opowiadam też wam, że wy też tak możecie. Powiedzieć Maryi, weź mnie za rękę i poprowadź mnie do tego, którego ja potrzebuję. I ona zrobi to, tak jak jemu zrobiła. Ale co mi jeszcze powiedział? Mówi tak. Może ojciec jeszcze im powiedzieć, żeby pozwolili Matce Bożej zakorzenić się w ich życiu. Myślę sobie, co on ma na myśli w tym zakorzenieniu. Nie wiem, tak jak ktoś, komuś jest bliskie ogrodnictwo, to jest okej, a jak dalsze, to tak, nie wiem, jakby to, jak wam działa wyobraźnia. Zakorzeniona Maryja w moim życiu. Ja miałem trudność. Ale on dodaje błyskawicznie co? Mówi, Maryja jest tą, do której lgnie Duch Święty. Maryja jest tą, której Duch Święty nie może się oprzeć. Zawsze przychodzi.
Jeżeli Maryja, jeżeli pozwolisz, żeby Maryja była zakorzeniona w twoim życiu, natychmiast będzie gościem u ciebie Duch Święty. Bo On przychodzi tam, gdzie ona jest. Więc jeżeli pragniecie Ducha Świętego, a to samo znaczy, jeżeli pragniecie zbawienia, to zaproście Maryję do swojego życia, pozwólcie jej zakorzenić się w waszym życiu, a będziecie mieli obfitość Ducha Świętego. To jest właśnie tajemnica słodkiej łzy miłości. Bo możemy się koncentrować tylko na tym, co gorzkie. Bo nie jesteśmy święci, jesteśmy grzesznikami, grzeszymy, popełniamy błędy, dopuszczamy się takiego czy innego zła w naszym życiu. Moglibyśmy nawet wypisywać listy, gdzie ja jestem niedoskonały czy grzeszny. To jest też jakaś prawda o mnie. Ale prawdą o mnie jest również to, co jest Bożym obdarowaniem we mnie. Że są bardzo konkretne dary Boże, dary Ducha Świętego we mnie złożone. Jak niebo patrzy na dary, które są w tobie złożone, to ma słodkie łzy w oczach. Bo widzi już, jaki jest potencjał w tobie, jako w dziecku Bożym. Do czego można użyć tych błogosławieństw i darów, które w tobie są? Ja trochę mam takie skrzywienie muzyczne. Na początku umiesz grać dwa dźwięki może, nie? Które też nie zawsze stroją i się z sobą łączą. Ale jeśli pozwolisz kształtować się wrażliwości, to nagle zaczynasz dodawać dźwięk do dźwięku w taki sposób, że staje się zachwycający. Mnie jest jazz bliski. Pamiętam, jak takiego trębacza jazzowego kiedyś dziennikarka zapytała, dlaczego pan gra? A on bez zastanowienia mówi, dla przyjemności. Żeby innym było przyjemnie, jak gram, żeby mnie było przyjemnie, jak gram. Dlatego tak dużo ćwiczę. W dominikańskim uchu od razu się odzywa Tomasz z Akwinu. Mówi, po co jesteś na tym świecie? Jaki jest cel twojego życia na tym świecie? I Tomasz odpowie, szczęście. Żeby twoje życie uszczęśliwiało innych i żeby twoje życie uszczęśliwiało też ciebie. Dlatego warto ćwiczyć. Dlatego warto słuchać i szukać życia. Czerpać z tego, co jest mi dane. Tam we mnie jest wiele rzeczy. Nie tylko kąkol, chwast, nie tylko moje grzechy, złe skłonności. Nie, jest dużo więcej dobra. Kiedyś, dawno temu, jeszcze przed zakonem, usłyszałem takiego kaznodzieje, który mówił tak. Jeżeli pokażę ci, że w lesie się wali jedno drzewo i spytam, co widzisz, prawdopodobnie większość ludzi, którym bym to pokazał, powiedziałoby, widzę walące się drzewo. Ale gdyby więcej drzew się przewalało w lesie niż rosło lasu, to już dawno nie miałoby się co przewalać. Ale mało kto widzi, że rośnie las. I nie o to chodzi, żeby być ślepcem w takim sensie, że widzę tylko, że rośnie las i nie widzę, że się wali to drzewo. A drzewo się jak przewraca, to jest raczej widowiskowo. Dużo bardziej niż rośnięcie lasu. Ale więcej jest dobra niż zła. Więcej drzew rośnie niż się przewala. Warto zobaczyć przewracające się drzewo, ale jednocześnie nie można nie zobaczyć rosnącego lasu.
Jeżeli umiem tak spojrzeć na moje życie, powiedzieć Kyrie eleison, tak, jestem grzesznikiem, ale nade wszystko jestem dzieckiem Bożym, obdarowanym przez Ojca. Jestem dzieckiem Maryi. Bycie dzieckiem Maryi uzdalnia mnie do bycia wszędzie, gdzie jest Jezus. Królestwo Boże jest moją ojczyzną. Wszystko, co ja wyczytuję w Słowie Bożym, jest dla mnie interesujące, bo to jest w mojej krwi. Każde słowo jest żywe, każde jest skuteczne, każde jest przenikające, bo to jest słowo wypowiedziane przez Boga. Tak samo jak ja, jak ty, każdy z nas, jak tu jesteśmy słowem wypowiedzianym przez Boga. Z tych samych ust wyszedłem ja, ty, z tych samych ust wychodzi to słowo, które przed chwilą słyszeliśmy i dlatego wstawaliśmy. To jest niesłychana tajemnica, do której my jesteśmy zaproszeni. Nie mogłem wam o tym dzisiaj nie powiedzieć, bo jest jeszcze bardzo wiele rzeczy przed nami, które są jeszcze zasłonięte, a które są dla nas. Ogrom darów jest przygotowanych. I nie chodzi mi, żeby powiedzieć, że nie ma krzyża w życiu. Mam nadzieję, że mnie tak nie słyszycie, że o, teraz odkryjecie Matkę Bożą, odkryjecie Pana Jezusa, to już wszystko będzie super w waszym życiu. Tu też pamiętam lekcję. Właśnie jeden z nowicjuszy spytał ojca Joachima. Ojcze Joachimie, bo on takim był wesołym dziadkiem. Ja tak był postrzegany. Mówił, ojcze Joachimie, jak przeżyć życie zakonne lekko, łatwo i przyjemnie? I pamiętam, jak ojciec Joachim rzadko tak spochmurniał i wtedy to był ten moment i mówi, brać, nie ma życia zakonnego bez krzyża. Nie ma żadnego życia bez krzyża. Ale krzyż nie jest wszystkim, co jest w twoim życiu. Bo można by powiedzieć, że nie ma też życia bez zmartwychwstania. Nie ma nowego życia, jeżeli nie przejdziemy przez krzyż i zmartwychwstanie. To jest droga Jezusa, to jest droga Maryi, to jest droga każdego, każdej z nas. Ale po co? By to się stało błogosławieństwem, czyli uszczęśliwieniem i dla mnie, i dla świata. Nie wiem, jakie macie doświadczenia w swoim życiu. Doświadczenia krzyża, doświadczenia trudu, doświadczenia zdrady, zawodu, krzywdy. Każdy jakieś na pewno ma. Jedni większe, drudzy mniejsze. Trudno się tu licytować. Ale to wszystko, co jest tak trudne, co nazywamy krzyżem, jest nam dane po to, by pozwolić Bogu się dotknąć. To nie znaczy, że Bóg tego chce w moim życiu. Ale On tego umie użyć cudownie. Właśnie tej gorzkiej łzy umie użyć cudownie. Przemieniająco. Że na tym, co jest krzyżem, na tym, co jest gorzką łzą, nie kończy się nasze życie. Nie można przejść mimo tego, ale nie o to chodzi, żeby się w tym momencie zatrzymać. Krzyż jest naszą chwałą. Krzyż jest znakiem naszej męki i zmartwychwstania. Krzyż jest znakiem nowego życia. U Saletynów to może nawet grubo tak wygląda, prawda? Ja przyznam trochę, jak widzę te obcęgi i młotek. Jestem stolarzem z zawodu, to dla mnie to coś znaczy konkretnego. Mówię, młody człowiek przerazi się.
Podobne miałem kiedyś wrażenie, jak moi bracia kapucyni, których bardzo kocham, wymyślili, że spotkanie dla młodzieży będzie się nazywało Golgota. Myślę sobie, nikt nie przyjedzie. Golgota młodych. Bardzo zachęcające. I tak bym pomyślał, że taki krzyż z tymi obcęgami i młotkiem, po co to? Przecież to się wszyscy przestraszą. No jakoś tu jesteście. Że miłość jest większa. Że to, co widzimy jako Golgotę, jako krzyż, jako młot czy obcęgi, że to jest tylko na zewnątrz. A tak naprawdę chodzi o to, co pod tym jest zawarte, co pod tym się kryje. I kto ma proste serce, umie nie zatrzymać się na tym. To nie jest do patrzenia, tylko do wchodzenia. To jest tajemnica, której jestem przekonany, że już, jak tu jesteście, zaczerpnęliście. A moją rolą jako kaznodziei jest tylko powiedzieć wam odwagi, nie bójcie się pójść dalej. Odwagi, nie bójcie się pójść głębiej. Nie dajcie się oszukać, że to nie jest dla was. Nie, to jest wasze jak nic innego. Jesteście do tego zaproszeni. To jest wasza ojczyzna, to jest wasze miejsce. Wejdźcie w to odważnie, bo to będzie was uszczęśliwiać. Wejdźcie odważnie, bo to będzie rodzić pokój w waszym sercu. Że to będzie rodzić radość, że to będzie rodzić uwielbienie. Lubię o Maryi myśleć jako o królowej uwielbienia. Za chwilę mamy uwielbienie. Ja jak usłyszałem kilka dźwięków podczas mszy, to już mi wszystko chodziło w środku. Maryja w tym się objawia. Maryja w tym przychodzi. Pozwólmy jej na to. Kończę już. I zostawiam was z tym, żebyście naprawdę jakby uwierzyli w to, że jesteście bardzo blisko Boga, że jesteście Jego rodziną, że jesteście Jego dziećmi, że jesteście Jego braćmi, siostrami, że On naprawdę przy każdym, każdej z was siedzi bardzo blisko. Jest zainteresowany każdą rzeczą w waszym życiu. Bo to wszystko, co jest wasze, jest Jego. A On pragnie, żeby to wszystko, co jest Jego, było też wasze. Jak przychodzi anioł do Maryi, mówi: pozdrawiam cię, raduj się, witaj Maryjo. Tak sobie pomyślałem, że można by tak pomyśleć, że do nas również dotyczy się to pozdrowienie. Że z takim samym pozdrowieniem przychodzi do nas Maryja. Witaj, raduj się. Jesteś moim dzieckiem, moim synem, moją córką. To wszystko, co ja mam w sobie, chcę, żeby było w tobie. Przyjmij Ducha Świętego. Jeżeli mnie przyjmiesz, to Duch Święty przyjdzie do ciebie na pewno i wypełni cię tak jak mnie i dokona wielkich rzeczy. Niech to się stanie. Amen.